Reformy edukacji są sztandarem tego rządu, ale właśnie o to, jaki to jest sztandar, powie nam pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Właśnie dzisiaj przegłosowano wolą większości rządowej zmianę w ustawie o systemie informacji oświatowej. Jest to zmiana bardzo niebezpieczna i bardzo szkodliwa, bo oto rząd chce inwigilować proces edukacyjny każdego dziecka od przedszkola aż po maturę. Chcą wprowadzić do systemu informacji oświatowej takie zapisy, które będą pokazywały, czy dziecko korzystało z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli tak, to jakiego rodzaju orzeczenie otrzymało, czy korzysta z zajęć rewalidacyjnych, a więc będzie w systemie informacji oświatowej gromadzony zbiór informacji wrażliwych. Podnosiliśmy w Sejmie wielokrotnie i na komisjach sejmowych, że te zapisy są niekonstytucyjne, że naruszają ochronę danych osobowych. Jak wszyscy wiemy, nie ma na świecie super szczelnych systemów, a gromadzenie danych wrażliwych i przetwarzanie je potem w sieci narażone jest na to, że one zwyczajnie mogą wypłynąć. Poza tym odbiera się rodzicom prawo dbania o prywatność dziecka. Wypłynięcie takich danych wrażliwych może spowodować w przyszłości stygmatyzowanie młodego człowieka. Nasze uwagi, podnoszone wielokrotnie, niestety nie zostały wysłuchane i te złe, wadliwe przepisy będą wprowadzone w życie. Chcę powiedzieć również, że na te zmiany rząd wydaje 14 milionów złotych. Za 14 milionów złotych ileż można wydać obiadów dla głodnych dzieci w Polsce, a wiemy, że mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o poczucie głodu wśród polskich dzieci. Niefrasobliwie, lekką ręką wyrzuca się pieniądze na złe rozwiązania, niczemu dobremu nie służące. Tak więc jest to kolejny przykład na to, że ten rząd dąży do szeroko pojętej inwigilacji człowieka, łamiąc tym samym konstytucyjne zapisy i nie pochylając się z odpowiednią troską nad wydawaniem środków publicznych. Dziękujemy bardzo. Poseł Jadwiga Wiśniewska o nowym systemie informacji.